Szczęść Boże, Krzysztof Loż, witam w programie Polski Punkt Widzenia, a dzisiaj naszym gościem jest historyk dr Marcin Paluch, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie. Szczęść Boże, witam serdecznie. Witam Państwa, witam Pana Redaktora. Panie Doktorze, 1 września 1939, wybuch wojny, w tym roku 78 rocznica wybuchu tej wojny i właśnie o tym będziemy rozmawiać. Chciałbym zacząć naszą rozmowę od takiej podstawowej kwestii. Czy Pana zdaniem armia polska była przygotowana do y, wojny z Niemcami? Na swoje możliwości, 20, ponad 20 lat niepodległości, to co zdołaliśmy stworzyć, to było całkiem dobre. To naprawdę po tylu latach niewoli nowoczesności czy nowych środków walki wypracowanych w czasie I wojny światowej, naszych nowych pomysłach, czasu okresu międzywojennego. To naprawdę nie była zła armia, szczególnie kiedy zaczęła się od 1936 roku modernizować. Myśmy mieli, można iść od dołu, od broni, broni maszynowej, Browningi, bardzo dobrze RKM, -y, CKM -y Browning. Cekamy Maksima, często występujący jeszcze w piechocie, jak i w kawalerii. Następnie fenomenalna broń. Yy, przeciwpancerna. Proszę Państwa, trzeba obserwować czasami grupy rekonstrukcyjne, jak i zdjęcia z tamtego czasu. Doskonały karabin przeciwpancerny UR. Słysza, słyszało się o nim, że był zamaskowany, powiedzmy, był, była wielka tajemnica, ale to chodziło o to, że łatwość jest yy, obrony przed nim, a więc trzeba było tak zrobić, żeby Niemcy nie stworzyli prostej zasady bro obrony przed pociskami tego karabinu. A zwykły pancerz czołgu był ze 100 metrów praktycznie dziurkowany, przez ten karabin przeciwpancerny, który miał pocisk taki sam jak pocisk karabinowy zwykłego Mausera. Następnie mamy armaty przeciwpancerne Boforsa 37, doskonała broń, ona już na 700 metrów dziurkuje, praktycznie rozbija czołg niemiecki czy czołg sowiecki później. Artyleria przeciwlotnicza, tu były problemy, bo tutaj niestety mamy ckm ciężkie karabiny maszynowe i mamy doskonałe działa Boforsa 40 mm, a nie ma tak pomiędzy. Pośredniego. Po, pośredniego. Wchodzi dopiero, dopiero wchodzą NKM-y 20 mm, które chyba tylko dwa brały udział w obronie Lwowa. E, mało było broni francuskiej Hotchkisa 13,2 mm. Takie bardzo dobra broń. Idealna praktycznie dla, dla oddziałów, jak gdyby takich mobilnych, która na tysiąc metrów powinna, e, powinna świetnie bić w kierunku takiego nurkującego sztukasa. Junkersaju 80 7 oczywiście. Następnie artyleria. Artyleria, armat, część była francuska po I wojnie światowej. Doskonałe armaty 75 Schneider. W czasie I wojny to była armata szybkostrzelna. Ona potrafiła nawet do 20 strzałów na minutę oddać. Później, w czasie II wojny światowej, jest to dość dobra broń. Mało kto wie, że nawet Amerykanie na swoich samolotach mają skróconą wersję. To mało kto o tym wie, bo B-25 Mitchell jest taki samolot. On miał, czasami miał działo nawet. I to był działy Schneidera. A więc działy te same, działa, co walczyliśmy w 1939 roku. Kawaleria miała jeszcze lepsze armaty stare, ale bardzo mocna konstrukcja armaty rosyjskie w zakładach putiłowskich e, produkowane. Bardzo dobre, przekalibrowane na 75 mm, które wytrzymywały ten, e, szybkość tego przemieszczania się. To z nich pod mokrą e, polskie dywizjony, polski dywizjon, drugi dywizjon artylerii konny rozbijał e, e, uderzenia pancerne. Wołyńska Brygada Kawalerii tutaj się kłania. Artyleria, tylko, że to już zaczęło być mało. Artylerii ciężkiej mieliśmy, no mało. 70-ki, piątki lekka, a 150 5 Schneider tak samo ale tego już jest mało tego już jest mało samoloty problem, problem był problem, w ilości, sprzętu, ilości nie w ilości czołgi mamy Mamy doskonałą konstrukcję tankietki TKS, bo zrobiliśmy Anglicy, jak zobaczyli tą tankietkę po naszych przeróbkach, to zobaczyli doskonały czołg rozpoznawczy. To jest czołg rozpoznawczy. On ma dojechać, to rozpoznać i od razu się wycofać. Stworzyliśmy z niego takie małe, lekkie działo pancerne, bo czasami widzimy z takim NKM-em 20 mm. Tym samym, co by był przeciwlotniczy, gdyby była później wojna. Czołg 7TP, czołg lekki, który nie ustępuje czołgom, już pancer 3 czy T-26 yy, sowieckim, a już bije na głowę, czy bije pancer 1, bo go rozbija, czy pancer 2 więc lotnictwo, no tutaj mamy problem. Tutaj mamy niestety problem mało samolotów. 400 samolotów. Mamy świetnych pilotów. Ja jestem historykiem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Przed wojną szkoła Orlond wypuściła doskonałych pilotów. Pilotów pokazali już... potem, jak dostali już lepszy tak. sprzęt. Co jak potrafią? dostali lepszy sprzęt, jak dostali harikany, czy dostali Spitfire w czasie bitwy o Anglię, no to to już nie było przeproś dla pilotów niemieckich, ale na tych jedenastkach, PZL-kach, PZL P11. PZL C. Potrafili rozbijać, atakować, celnie wymykać się atakom e, takiego Messerschmitta czy 109, czy 110 i jeszcze uderzać celnie w hańkle 111 tych zagonów bombowych. Tylko, że tego było mało. No niestety już tutaj samoloty były. Nie zdążyliśmy tego procesu modernizacji przeprowadzić, tak. prawda? Tutaj nie było zaczął... wdrożenia procesu modernizacji. Myśmy mieli dobry płatowiec, bo już był ten e, samolot PZL Jastrząb, tylko brakowało silnika. Nam potrzebny był silnik. Silnik, który był naprawdę, który by napędzał ten płatowiec do takich możliwości, e, gdzie on by naprawdę konkurował czy zwalczał e, samoloty przeciwnika. Tu był ten problem tego, samolotu, tego silnika niestety w polskim wojsku, ale y, nasz bombowiec, bombowiec Łoś, a więc PZL-37 Łoś, y, doskonała konstrukcja, widzimy jaką wspaniale, trochę źle wykorzystana, bo do działań taktycznych, głównie wykorzystywany do zwalczania zagonów pancernych y, niemieckich 16. Korpusu Pancernego, ale on by się... On był, y, nadawał się do uderzeń też operacyjnych, do uderzeń strategicznych takich. Nie przeprowadzono w czasie y, wojny, w czasie kampanii, kampanii polskiej, bo tak powinniśmy mówić, uderzeń na lotniska niemieckie tutaj za granicą. Wystarczyło nocne bombardowanie nawet. Nocne bomba Mieliśmy też starsze konstrukcje samolotów, które do nocnych bombardowań by się spokojnie mogły nadawać. Y, nasza flota. Dzisiaj y, widzimy pan Antoni Macierewski, jest na okręcie Błyskawica. Jest to jedyny okręt z czasów II wojny światowej. Nasza to jest jednostka, która w przeddzień, w przeddzień ataku niemieckiego została oddelegowana, dostał rozkaz odpłynięcia do Wielkiej Brytanii, bo wiedziano: polska flota, dowództwo floty, wiedziało, że tu cztery niszczyciele, czy trzy niszczyciele. Nie dadzą rady z niemiecką flotę. Trzeba ratować. A więc Grom, błyskawica i, i burza odpłynęły do Wielkiej Brytanii w, w ramach operacji Pekin i jest to ważna sprawa, bo one dotrwały do końca. I stąd mamy tą błyskawicę, bardzo dobry niszczyciel. On był wtedy jeszcze uzbrojony w armaty 120 mm. Wszystkie nasze 130 mm miał okręt wicher. Doskonali artylerzycy. My mieliśmy bardzo silną flotę, co, co ciekawe. No jak się porównuje do obecnej nawet floty, niestety to, to, to porównanie wypada na niekorzyść obecnej. Cztery floty. niszczyciele. Pięć to okrętów... były, jak, jak pan mówił, to były po pierwsze nowoczesne jednostki. Bardzo jednostka, nowoczesne. Więc więc, więc tu a nam I brakuje okrętu właśnie, now, właśnie nowoczesnego krętu w tej chwili. Tak, okręty podwodne, co teraz jest ważną siłą na Bałtyku, mieliśmy w ogóle okręty bardzo oceaniczne. Trzeba sobie powiedzieć, że ten film Orzeł, co każdy z nas oglądał, jest na, jest, był prowadzony, były zdjęcia prowadzone na bliźniaku, bliźniaku, który się nazywał Semp, a więc to samo u Orła jest na tym filmie identycznie, więc bardzo dobra konstrukcja holenderska, bardzo powiedzmy specyficzna, bo ma 12 wyrzutni torped. Co ciekawe. Na, Dwa razy po dwa ruchome. Mało się zdarza. To, to się mało zdarza. Działko przeciwlotnicze, które jest zamykane w takiej kapsule wodoszczelnej w kiosku. A więc jak widzimy ten film, to naprawdę tak wyglądało. Podwójne, sprzężone działko Boforsa, które się otwierało i prowadziło ogień do samolotu, a potem na czas zanurzenia się zamykało. Tego już nie ma w innych okrętach. W czasie II wojny naprawdę nie ma takiego okrętu. Więc to jest taki znak może rozpoznawszy, jak odkryjemy tego orła. Mamy nadzieję, że odkryjemy go na Morzu Północnym kiedyś. Panie doktorze, właśnie dużo też dyskusji jest między historykami, ale nie tylko między historykami, na temat, na temat kadry dowódczej w polskiej armii. Wtedy jak pan ocenia poziom właśnie przygotowania, byśmy powiedzieli no zawodowego, tak to trzeba ocenić? Ja to bym tak ocenił. No, mieliśmy. W przypadku tej kampanii polskiej i tej wielkiej dysproporcji sił powinniśmy mieć super, super kadrę, no niestety. No niestety byli dowódcy armii, którzy byli słabi, nie nadawali się do tego, i tu błąd marszałka Rydza Śmigłego, że ich powołuje, generał Dom Biernacki, który no niestety armię Prusy praktycznie zaprzepaścił. Najgorsze było to, że potem dostaje na nowo dowództwo Frontu Północnego i zaprzepaszcza po raz kolejny w czasie drugiej bitwy pod Tomaszowem yy, Lubelskim. No Generał Rumel, który jak gdyby opuszcza pole walki armii Łódź i tam generał Tomę przejmuje praktycznie dowództwo i wyciąga armię Łódź i potem ciężko, silnie i skutecznie broni tymi dywizjami armii Łódź twierdzy Modlin, bo tam oni walczą w twierdzy Modlin. Część idzie do Warszawy, a on głównie idzie do twierdzy Modlin. Generał Kutrzeba, doskonały teoretyk, doskonały teoretyk, stratek o mniejszym doświadczeniu, bo ten, ten zwrot zaczepny nad Bzurą jest dobrze pomyślany, tylko może bardzo teoretyczny jest, bo tam może no, są, są zdania najróżniejsze, czy ściśnić front, czy on idzie takim szerokim frontem. Faktem jest, że Niemcy i ósma armia, ósma armia generała Blaskowica naprawdę była w poważnych tarapatach, ale niestety siła, która potem ruszyła na te oddziały nad, nad Bzurą była już przeważająca i, i niestety po pewnym czasie już koło 16 września ta... Armia musi się przebijać przez Puszczę Kampinowską, ale to co narobili ci żołnierze z Poznania, Niemcom, to stworzyli wielki kłopot, bo naprawdę Führer Adolf Hitler był bardzo zaniepokojony. On, on był bardziej zaniepokojony tymi dwoma tygodniami czymi walki nad Bzurą, niż kampanią we Francji, bo naprawdę Polacy mu tutaj zrobili poważny kłopot. No właśnie Panie Doktorze, bo przy okazji. Chciałem też, żebyśmy, żebyśmy chwilę poświęcili tej naszej kawalerii, która jest przez. nawet teraz, przez, przez, przez część. Polaków no, traktowana tak pogardliwie. No, tutaj niestety ten nieszczęsny film lotna. Tak. Cały czas ludzie, którzy nie oglądali tego filmu, to, to mają pamięci, prawda, widok kawalerzysty, szarzującego z szablą na czołgi. Jak było z tą kawalerią? Oczywiście z kawalerią. Ja tu po linii swojej rodziny mój dziadek, Jan Paluch mam tutaj jego zdjęcie. Żołnierz II pułku strzelców konnych, tu akurat w mundurze jeszcze z okresu przedwojennego, kawalerzysta, był celowniczym CKM-u. Po prostu to są formacje bardzo mobilne, tylko na czas kampanii wrześniowej były rozbite pomiędzy, brygadami było rozbite pomiędzy armie poszczególne. Nie tworzono grup operacyjnych. Dopiero w czasie kampanii mamy grupę operacyjne generała Abrahama, grupy operacyjne generała Andersa, brygada Kawalerii. Jest jednostką mobilną. Prze, prze, kawaleria praktycznie idzie do walki pieszo, natomiast przesuwa się na zasadzie jazdy konnej. Naszą piętą Achillesa tak jak, jak i piechoty, tak jak, jak i kawalerii, są tabory, bo są tabory konne. Ale jest to formacja, która potrafi bardzo szybko uderzać i dość szybko odskakiwać. Doskonała do działań osłonowych, do takiej obrony ruchomej, i takim przykładem działań takiej obrony ruchomej jest właśnie Wołyńska Brygada Kawalerii, którą tutaj mam książeczkę, akurat swoją. Ona walczy pod mokrą. Z jednej strony, czwarta dywizja pancerna, powinna ją zgnieść, po drugiej stronie, Brygada Kawalerii. Yy, przeciwko ponad 300 czołgom niemieckim mamy, no, mamy broń przeciwpancerną yy, kawalerzystów. Kawaleria ma więcej broni niż piechota przeciwpancernej. Oprócz karabinów przeciwpancernych, działek przeciwpancernych mamy te armaty. No i jeszcze jest wsparcie, bo pod mokrą jest wsparcie pociągu pancernego śmiałe. To jest ważna sprawa, bo też się mówi, że to archaiczna broń. A skąd taki pociąg pancerny, jak wjeżdża na tory, jak zaczyna bić w te niemieckie czołgi na dystansie tam 2,5 km, to one po prostu wybuchają, bo to jest dla niego rzut kamieniem. E, haubice 100 mm nie muszą trafiać w czołg, żeby go, prze, żeby go zniszczyć. To samo jest po, w czasie bitwy pod, nad Bzurą, gdzie jest jeden z, z, jedna z, z baterii e, 17. Pułku Artylerii Lekkiej z haubic 100 mm bije do czołgów niemieckich. One po prostu wybuchają od samego podmuchu. Tak, Uderzyła. siła uderzenia. To siła 100 milimetrowego pocisku jest naprawdę duża. Naprawdę, ta jednostki kawaleryjskie były całkiem niezłe. One się trzymały do końca. Jest, są takie zdania generała Otto: Już jest koniec kampanii wrześniowej bitwa pod kockiem czy kawaleria się poddaje? Bo co to będzie, jak się kawaleria nie podda? Czy kawaleria też idzie do niewoli do generała Kleberga? Bo wiedzą dobrze, że kawaleria do końca walczy. Jej jest łatwiej przenosić, łatwiej się reorganizować. One się tworzą przy pomocy pułków i przy pomocy oddziałów zapasowych się na nowo stwarza nowe dywizjony, łączą się te te półki. Czasami się dzielą, y, czasami istnieją dwa takie no, same. Znaczy potrze, ale ja ale potrzebne. ta kawaleria jest jej, naprawdę to jest jednostka, są to jednostki doskonałe. Dłuższy czas, dłuższy czas formowania, jak dłuższy czas szkolenia, bo to jest 23 miesiące, bo w czasie wojny. Walczy, walczy pieszo, walczy działkami, walczy ckm -ami. nigdy nie walczy z szablami na czołgi, nigdy tego nie było. Jeżeli wpadła na, na, pod krojantami, to wpada pod ogień karabinu maszynowego czy karabinu z transporterów, nie na czołgów, jak widzimy w, tej, w tym filmie, są y, szturmy, są szarże pod mokrą, pod Mokrą też jest szarża 19 Pułkułanów Wołyńskich, gdzie Niemcy nie zorientują się, a już idzie na nich szarża i koniec z nimi. Koniec z nimi, bo to uderzenie jest na piechotę zmotoryzowaną. A więc naprawdę Polacy, polscy kawalerzyści potrafili wykorzystać. Błędem było to, że powinny być tworzone przynajmniej grupy operacyjne albo korpusy kawalerii. Trzy brygady kawalerii w jedno, pod jednym dowództwem i to naprawdę jest wielka siła. Panie doktorze, wojna 1 września wybuchła. Czy gdyby nie zdradziecka napaść Związku Sowieckiego, ten cios w plecy, to była szansa na powstrzymanie Niemców w ogóle jakakolwiek? Byłoby dłużej. Byłoby na pewno dłużej, bo Niemcy. Myśmy w ogóle rozstawili się bardziej politycznie niż strategicznie. Są różne koncepcje tej obrony, nawet po, po latach omawiane, że można, było się, można byłoby to inaczej tak rozmawiać. Wisły, Wisły prawda? a nawet te zgrupowania kawaleryjskie prowadziłyby działania opóźniające, bo im będzie łatwiej. Piechota idzie wolniej, a to raz dwa się przesuwa. Y Niestety ustawiliśmy się bardziej politycznie. Politycznie, geopolitycznie, żeby nie oddawać yy, tych... Ty no to tak, bo było ryzyko, że Niemcy zajmą kawałek Pomorza, tak. Śląska na przykład, Wielkopolski Tak myślano. Się tak? tak myślano. myślano. Yy, no, Hitler inaczej działa, bo działał na tej zasadzie, że ma pakt z, ze Stalinem, w ten sposób może pokonać yy, Polaków do, do czasu jesieni, tej słoty jesiennej, kiedy naprawdę rozmiękną drogi, i yy, kiedy te wojska pancerne zmotoryzowane zwolnią. Tempo, to znaczy już koło 16 września siła tego powoli spadała, bo naprawdę Niemcy prowadzili dość mocny blitzkrieg, nie oszczędzali amunicji, nawet były te, te skrzynie nie oszczędzać, ale to powoli się wyczerpywało. to Ten, ten napór powoli słabł. Jeż, gdyby nie nastąpiło to uderzenie sowieckie 17 września, to nie wiadomo, czy by Hitler uderzył, ale z drugiej strony y, sam y, musiałby mieć jeszcze kilka miesięcy i z pewnością do zimy byśmy na tym Przedmościu rumuńskim wycofywali, bo jeszcze mieliśmy duży obszar półpolski, kresy wschodnie były jeszcze nieopanowane. Powoli te transporty, powoli te, te, te obszary zapasowe, bo tam były obszary zapasowe naszych dywizji, przesuwałyby się na przedmieściem rumuńskim, można byłoby się bronić o te zapasy. A więc sowiecki, sowiecki cios w plecy, znaczy wykonanie po prostu paktu drobną moto, bo to jest sojusznik Stalin, jest wtedy sojusznikiem Hitlera i to trzeba w kółko e, opowiadać. Wykonał to jak trzeba, e, zablokował przedmoście rumuńskie, tam idzie 12. Armia Sowiecka 17 września, ona idzie błyskawicznie, bo tam są jednostki pancerne, żeby jak raz dwa e, odciąć Polaków od Rumunii. A więc i wtedy nasze dowództwo, jak i siła polityczna, e, prezydent Mościcki trzeba, muszą przechodzić na, na Rumunię, bo tam idą wojska pancerne i kawaleryjskie, żeby jak najszybciej odciąć Polaków od Rumunii. Panie doktorze, mamy jeszcze chwilę czasu. Chciałem zapytać pana jeszcze na koniec o jedną kwestię. Da się wyliczyć straty, jakie ponieśliśmy w czasie II wojny. Ludzkie oczywiście są niepoliczalne, nie, nie bo, bo śmierć człowieka się trudno trudno wyliczyć, natomiast te materialne. No tych materialnych mamy gigantyczne. Mamy gigantyczne, od, zaczynając od, od września 1939 mamy straty po prostu tych, tych ataków lotniczych, tych barbarzyńskich uderzeń terrorystycznych lotnictwa niemieckiego. Tego trudno wyliczać, to trzeba by było przeprowadzić naprawdę dokładne badania. Już za czasów, ja pamiętam, ja jestem wychowankiem profesora Ryszarda Bendera. On już wtedy, kilka lat temu, już zaczął prowadzić tego typu wyliczenia, bo trzeba było prowadzić. I, i to Niemcy powinni wiedzieć, kto, kto tutaj dokonywał. Rzeż, Trzecia Rzesza Niemiecka, państwo niemieckie dokonało tej, tego barbarzyńskiego uderzenia, i te wyliczenia powinny być przeprowadzone, bo to są e, straty materialne mieliśmy gigantyczne, naprawdę. I tym kończymy naszą rozmowę. Dziękuję za wizytę w studio. Przypomnę, naszym gościem był pan dr Marcin Paluch, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie. Dziękujemy jeszcze raz za wizytę. Dziękuję Państwu. Państwu dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.